Cześć Boże. Witam w kolejnym programie, w kolejnym odcinku programu Bóg na twojej drodze. Widzieliśmy się już z księżmi z siostrami zakonnymi ze świeckimi. Jeszcze nie było u nas świeckiego mężczyzny. Witamy dzisiaj w programie Bartka Kolęckiego. Dzień dobry. Cześć Boże. Cześć Szczęść Boże. Bartek będzie reprezentował specyficzną grupę odbiorców wiary, człowieka młodego. I dzisiaj porozmawiamy, jak Bóg stąpa na drogach wiary, na Jego drodze, jako człowieka młodego. Zapraszamy. Pierwszą rzeczą, e, o którą chciałem Cię zapytać, czy bardziej podzielić się też może trochę swoim doświadczeniem, e, co Cię jako młodego człowieka skłania mhm. do tego, żeby być wierzącym? Dlaczego w ogóle twarz w, w kościele, mhm. w może najpierw zamiast w kościele? Mhm. To znaczy, to wszystko na pewno e, wynosi się z domu, to przede wszystkim, więc jak e, rodzina e, jest wierząca, rodzice, dziadkowie i, e, i wszyscy, to wiadomo, że to wszystko się wynosi z domu. U mnie też było podobnie, że okay. zaczęło się, kiedy byłem, e, kiedy byłem dzieckiem mały, więc chodziłem na różne, na różne grupy, to do ministrantów czy jakaś schola. Oczywiście tam wcześniej. Parafia w Płocku? W Płocku, dokładnie. Zaczęło się w Płocku, właśnie miałem, pamiętam, 6 chyba lat. Jak chciałem... Chciał, już jako 6-latek byłeś ministrantem? Chcia... Nie, właśnie nie. Chciałem być ministrantem, bo okay, mój brat był prawda. dwa lata starszy, więc on rozpoczął swoją przygodę wtedy właśnie z byciem ministrantem. Natomiast mi powiedzieli, że jestem trochę za młody, więc jako taki mały, takie małe dziecko gdzieś tam zawsze byłem w kościele, więc wzięli mnie wtedy do scholi. Rozpocząłem swoje, swoje działania tak w scholi. I to okay. wszystko właśnie zaczęło się od, od, od moich rodziców, od, od dziadków, którzy, którzy zawsze mnie, mnie do kościoła prowadzili, ale to też nie było, jakbym byłem dzieckiem, właśnie na siłę. Tylko to, to wszystko podobało mi się, tak? Więc to było atrakcyjne też dla dziecka, no bo, no nie oszukujmy się, dzieci, muszą mieć zapewnione jakieś atrakcje w kościele, tak Okej, okay, więc... ale to rozumiem, że jako, jako dzieciak, nie wiem, jak chodziłeś, nie nudziłeś się, to nie było, mm -hmm. nie wiem, takie, że, że, że na siłę, że z babcią, a nie wiem, a brałeś udział, nie wiem, w jakichś konkursach plastycznych, mm -hmm. muzycznych, gdzieś tam, nie wiem, w róża na różaniec dla dzieci chodziłeś? E, chodziliśmy, tak, to, to z babcią szczególnie. Na początku, jak byłem takim małym dzieckiem, może nie, ale wiadomo, że później przychodzi ten okres, no okres no. buntu młodego człowieka, tak, więc te czasy jakieś gimnazjalne, licealne, to wiadomo, że, że wtedy człowiek też, też społeczeństwo tak wychodzi do, do rówieśników, którzy, którzy są starsi, więc zaczyna się troszeczkę inne życie. Poznaje się więcej osób niż tylko te osoby, które Dokładnie. są podstawówce, więc to wiadomo, że, że to się stróżnie. I to jest taki czas y, buntu, pozwolę sobie powiedzieć, że y, byłem jednym z elementów psucia tego młodego człowieka, bo się uczyłem y, na nim. Człowiek się uczy katechizacji, więc ja chodziłem do, na praktyki do trzeciego, tak. gdzie Bartek był uczniem. I na nim się, się uczyłem psuć młodych ludzi w szkole. Ja pamiętam ten czas bardzo dobrze, zresztą super go wspominam. Właśnie a propos też konkursów, to wtedy braliśmy udział ksiądz Jacek jeszcze tak. wtedy organizował taki konkurs, w którym nagrodą był wyjazd do Rzymu na beatyfikację Dokładnie. Jana Pawła II, więc to... Jakoś to się po mieście biegało... Dokładnie, to była taka gra terenowa. Tam było dużo zadań do zrobienia. Jakieś, e, jakieś manuale, plastyczne rzeczy były do zrobienia. W ogóle super, naprawdę super inicjatywa. Pamiętam, że, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Okej, okay, ale teraz jak, jak patrzysz mhm. na, na, na siebie, bo ja patrzę też na. na, na, na ja ja nie, na przykład nie wiem, nie chodziłem na różaniec dla dzieci. Byłem ministrantem, mhm. ale zasadniczo nie, nie, nie działałem w żadnej grupie. Katecheza szkolna moja mhm. też. Nie stała na najwyższym poziomie i nie była jakoś takim aspektem budowania w szerokim kontekście mojej wiary, chociaż była sympatyczna, mieliśmy bardzo fajną katechetkę w szkole średniej. Okay. Ale okej, okay. i teraz, e, czy, czy masz takie poczucie, że to co się działo tam, nie wiem, na przykład udział w tych konkursach, tam z, ze wspólnocie, w zespole z księdzem Jackiem, e, czy to ci pomogło przejść z takiego wiary, powiedzmy, religijnej dziecka do. Tak, właśnie o tym chciałem też powiedzieć, bo to bardzo dużo mi dało, bo jednak, e, wiadomo, było dużo różnych, e, różnych, można powiedzieć, że pokus, tak, czy e, od tego, że, tak jak powiedziałem, środowisko się zmienia, są różni ludzie, każdy patrzy inaczej, więc, więc no, trudny to był okres i też szczególnie dla, dla młodego człowieka okay. jest to trudny okres, żeby wytrwać, wytrwać w tej wierze, no. więc e, muszę powiedzieć, że, że, że to było bardzo trudne i... E, no, ciężko było, naprawdę było, naprawdę było mi, mi wtedy ciężko. Potem też, też były studia, więc, więc na studiach też to można powiedzieć, Wyrgosz, że już wtedy tak... Nie, w Politechnika warszawska tutaj w, w Polsku. W Dokładnie. Więc mm, muszę powiedzieć, że jak byłem tym dzieckiem, tak, w ten 6, 7, 8 latek, to wiadomo, co, co niedziela do, do kościoła i tak dalej. Później to troszeczkę gdzieś w, w liceum, już tak, tak gorliwie można powiedzieć, że na każde okay. nabożeństwo co tydzień, no, no nie chodziłem do, do kościoła, ale, ale byłem wierzący, tak? Więc wiadomo, że, że ten, ten okres licealny jest, jest dla młodego człowieka. Okej, okay, a zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo ostatnio debatowaliśmy mm -hmm. z, z jednym z księży. No i, i było pytanie. No co zostaje po takim naszym doświadczeniu, duszpasterstwie, w, w jakiejś tam parafii, nas jako księży. Mhm. No i było takie, że, że nie widać owoców, że nie widać tego, co tam ktoś dział. Czy masz takie poczucie, że to, co wniósł ksiądz Jacek mhm. w całe duszpasterstwo związane z Jadwigą, z zespołem, z e, trzecim LO, z teatrem, e, czy masz poczucie, że to jakikolwiek, w jakikolwiek sposób wpłynęło na twoją wiarę i pomogło ci ją zachować? Tak, ja myślę, że tu bardzo dużą rolę odgrywają dusz, duszpasterza, na jaki się trafi. Na różnych etapach. Tak, to też, jak się z dzieckiem, to wiadomo, dobrze mieć duszpasterza, który, który potrafi z dziećmi rozmawiać. Bo to jest bardzo ważne według mnie, słuchanie, no. słuchanie drugiego człowieka, bo jeżeli duszpasterz nie słucha i nie wiem, nie chcę też czasami posłuchać, bo uważa, że a dziecko, dobra, czy, czy jakiś młody człowiek znowu przyszedł, dobra, chwilę pogadamy i, i ani on nie, nie wyciąga z tego potem wniosków, nie przekazuje żadnego mm -hmm. ziarna, żadnej no. wiedzy tej, tej drugiej osobie, to wtedy mogą pojawić się bardzo duże wątpliwości i może to skutkować tym, że osoba wow. się zrazi, i wtedy będzie chciała odejść na przykład. Mhm. od kościoła. Szczególnie wydaje mi się, że teraz to jest widoczne, bo jakaś jest moda w mediach społecznościowych jest, no jest, jest nagonka na, na osoby wierzące tak... Kiedyś było bardziej takie akceptowalne być osobą wierzącą, dzisiaj jesteś w wielu momentach wyśmiewany. Dokładnie. Ale zaraz zapytam Ciebie, jak, jak ty przeżywasz dzisiaj mhm. to, to, to objawianie swojej wiary, czy mówienie o swojej wierze, nie wiem. W początkach pracy, w pracy czy w czasie mhm. studiów. Ja też pamiętam, bo tutaj wyszła gdzieś rola dusz pasterza. No, dla mnie takim bardzo ważnym człowiekiem był obecny proboszczary, mhm. e, ksiądz Jarek Kamiński, który był w młodości, jak był no, prezbiterem, wikariuszem u mnie w parafii. I z kolei on też gdzieś tam nas angażował jako ministrantów na różne wyjazdy. I zgadzam się, że ta rola dusz który będzie potrafił zapalić, mhm. zainspirować wciągnąć w jakąś tam inicjatywę, jest, jest super, jest niezwykle ważna i dla mnie też było to jednym, jako wtedy młodego człowieka, bardzo ważnym elementem. Okej, okay, a jak dzi dzisiaj, czy tam w czasie studiów, jak widzisz to takie manifestowanie swojej wiary jako, jako człowiek, nie wiem, młody, mhm. gdzie, gdzie, gdzie to się wyraża? Nie wiem. To znaczy każdy z nas, myślę, że jak już też jest dojrzały dorosły, szuka takiej akceptacji, szuka grupy osób, no. w której będzie się dobrze czuł i zależy na kogo trafi. Właśnie to jest to, o czym rozmawialiśmy no właśnie z tego się... liceum. No. Jeżeli trafi się w, w jakąś grupkę osób wierzących, nie musi być nawet, je, nawet kilka osób no. wierzących, tylko wystarczy jedna, dwie, która gdzieś będzie na ten temat rozmawiać z tymi poz, z pozostałymi osobami, to to wszystko właśnie zaprowadzi, że, że może stworzyć się fajna wspólnota. Mhm. Bo tego szukamy. No, jesteśmy Dobno. ludźmi, którzy lubią, którzy są Czyli stworzeni do życia społecznego. No. Kwestia przyjaźni, kwestia rozmowy z drugim człowiekiem, bo jesteśmy ciekawi. No, nawet o osoby, które, które są samolubami, no nie wierzę, że nie lubią raz na jakiś czas się spotkać, Luz, więc no, jesteśmy dobra. społeczni, lubimy to. No. E, dlatego wydaje mi się, że właśnie tego, tego poszukujemy jako, jako młodzi ludzie. I istotne jest, żebyśmy jedno, że trafili w, na osoby, które mogą, e, mogą w tym nam pomóc. Ewentualnie też druga właśnie jest rzecz istotna, żebyśmy my mieli swój, e, swój rozum i głowę na karku okay. e, i potrafili też e, pewne informacje wybierać. Bo tak jak, tak jak mówię, teraz jest, e, jest moda, można tak powiedzieć, no nie wiem, czy to nazwać modą. Czy... Ale okej okay. mhm. zejdźmy do takiego poziomu e, jakby bardzo pragmatycznego, mhm. codziennego. Jesteś studentem, y, przychodzi, nie wiem, niedziela i ty mówisz znajomym albo jesteś gdzieś na wyjeździe, że idziesz do kościoła. Mhm. Do i, ja akurat jak byłem studentem, to byłem już klerykiem, więc y, dla znajomych to było oczywiste, tak, no. że, że, że idę. No nie. Ale dobra, ale teraz y, ty no nie, nie dziwili się, nie, wiem, nie wytykali się palcami. Na studiach chyba nie. No. Y, w liceum i w gimnazjum właśnie. Bardziej. W, to tak. Wtedy myślę, że, że tak, no bo wiadomo, mówią, a zobacz, co wyjdzie, a zobacz, zobacz, tam działa w kościele i, i tak no, no. dalej. To było w gimnazjum. W podstawówka też myślę, że nie, ale szczególnie ten. No, te tak, bo to lat. jest naturalne. Ale czyli na studiach hmm. już nie było takiego. Na studiach stratyzmem. nie odczuwałem. Teraz też, jak jesteśmy ze znajomymi, mówię, że no nie, no bo jest, idę na, na mszę na 20, czy coś takiego, więc na przykład nie mogę. Tak, się piwa, wypić, czy coś okay, tam na... spoko. Nie ma problemu. Nie ma problemu, teraz nie. więc, Ale to też dlatego, że ludzie są. stali się też bardziej tolerancyjni i też stali się bardziej. Okej, okay, a na przykład idziesz hmm. do pracy, pytają cię o, o, o wiarę? Tak, oczywiście, bo zresztą teraz w dobie mediów społecznościowych to no. wszystko widać. Więc okay. wiadomo, za dwa tygodnie chodzisz tutaj z tym programem na, ten, na, na Fejsa tak. i znajomi wszyscy, ty, Bartek, o czym ty tam gadałeś? co tam? E, to, to, to znaczy wydaje mi się, że, że podejdą do tego tak. W miarę okej, okay, czyli zapytają: O, fajnie, coś tam rozmawiałeś, więc tak jak w pracy na przykład, w pracy też nie odczuwam, żeby ktoś, wiadomo, może gdzieś tam po, no, po, po, kontach. W, po kontach gdzieś rozmawiają, czy coś tam się mogą śmiać, okej, okay, ale ja tego nie odczuwam i też rozmawiamy, tak, bo nieraz jak wrzucam jakieś informacje, że a, tu robimy jakieś działanie no. tutaj w, w naszym duszpasterstwie w Petroklezji, bo tam, tam działam właśnie z księdzem... Na sąsówce. Tak, no. na Stanisławówce, dokładnie, więc tam, tam sobie działamy, więc jak wrzucam jakieś różne, czy, czy koncerty, czy, czy inicjatywy, które, które są, tam, są tam tworzone, to pytają i przychodzą. I muszę powiedzieć, że właśnie ode mnie tutaj z pracy trochę osób no. poprzychodziło, więc wydaje mi się, że, że Teraz troszeczkę też to się zmieniło pod, pod kątem tej akceptacji, ale to już na, na szczeblach są osoby dorosłe, tak? No Nie no. mówię w tym wiesz, Myślę, w tym że liceum celu. jest taki na, na, na hmm, Dokładnie. Takim. No. Szczególnie jesteśmy podatni właśnie na wpływ mediów społecznościowych, influencerów, tych wszystkich rzeczy, które tam się w internecie dzieją. Okej, okay, ale nie masz problemu na przykład, nie wiem, nosić e... No chyba no, nie. Widzę, właśnie, no, to jest... no, Chyba nie. Spoko. A, słuchaj, a słuchasz kogoś na przykład, bo są ludzie, którzy mm -hmm. są słuchani w internecie, nie wiem, na przykład Tomka Samołyka albo, e, nie wiem, Szustaka, biskupa tak, stawa masz, ma Stawaki lubię. Ma masz jakichś takich influencerów, których... E, to znaczy tak, Szustaka księdza lubię oczywiście, też książki. E... Dwie bodajże, Eliasza chyba no. yy, i Jonasza, przeczytałem, więc tutaj yy, Ksiądz VI, tak, no Marcin Zieliński też wśród mm. młodych osób jest taką osobą. Okay. Zresztą w Kutnie niedawno był, tak. byłem właśnie tam na, na tym Uwielbieniu tej mszy, więc to jest też taka osoba, która gdzieś yy, no, młody chłopak. Yy, Niezwykle bardzo dokładnie też. Dokładnie i bardzo dużo ciekawych rzeczy, rzeczy mówi, więc yy, no, gdzieś tam obserwuje też te strony, czy Aleteje i tak dalej, więc yy, media społecznościowe sprawiają, że, że jednak jesteśmy też bliżej tego i jestem pod tym kątem też troszeczkę łatwiej. Okej, okay. jesteśmy w kościele, działamy w nim, mm -hmm. y, jakby doświadczamy, przynajmniej ja, ale myślę, że, 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 że w dwóch, gdzieś Boga. Ale to nie jest tak, że nie jesteśmy krytyczni wobec całej tej wspólnoty. Mm -hmm. Co Ciebie, jako Świeckiego, nie wiem, drażni, irytuje dzisiaj w kościele? Jakbyś miał popatrzeć na to, co, mm -hmm. co, 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 co się dzieje. Y, bo to pewnie na, trochę na dwóch poziomach. Jedno to, co widzi gdzieś tam, nie wiem, w mediach, na takim tak. szerokim, powiedzmy, polu. A drugie w takim, nie wiem, doświadczeniu y, codzienności, no bo mm -hmm. gdzieś tam chodzisz, nie wiem, słuchasz kazań, czy do spowiedzi, yy, w takim lokalności tutaj. Co, yy, jeżeli go oczywiście chce, okay. bo, to, bo to jest trudny temat też. Tak, yy, to jest trudne, żeby tak powiedzieć, ale bardziej może się skupię na tym, co sprawiłoby, no. żeby przyciągnąć o, okay, młode dobra. osoby, więc dobra. to wydaje mi się, że, że tak by było chyba lepiej, jeżeli tak bym odpowiedział na to pytanie, bo uważam, że yy, duszpasterze, to też już poruszyliśmy ten mm -hmm. temat, że powinni słuchać y, głosu młodych osób czy to są dzieci, czy to, są, czy to jest młodzież, jeżeli wychodzą z, z różnymi inicjatywami, to powinno się kontynuować to, działać i dawać im to, to zielone światło i wsparcie. Więc uważam, że czasami yy, wśród niektórych księży może być tak, że... Znaczy też, do, też wcześniej, Uwam. jak byłem dzieckiem, doświadczyłem czegoś takiego, więc uważam, że to jest istotne, żeby tego dziecka nie, nie zrazić. Okay. Yy, I żeby to, to, to dziecko się też rozwijało i po, pozwolić mu na, na, na to działanie. Ale to też działa dwie strony bo e, jako, że współpracowałem wiele razy właśnie też z, z młodzieżą, z, z dziećmi, to... Jest duża nieodpowiedzialność. Więc wiem, że to też działa. Okej, okay, będzie to zielone światło, ale z drugiej strony, za chwilę jak dostanie to zielone światło, to oczekuje się tego, że to Nie osoba... Przyjdą, Dokładnie. mówią się. Więc ja wiem, że... Coś zorganizują, a tak. potem jest nie jest gotowe. Dokładnie, i wiele razy były takie działania, że, że okej okay, robimy, podejmujemy to fajnie, będzie super spek, tak czy coś. I potem są próby, no nie, no są dwie osoby, trzy osoby i tydzień przed nagle przychodzą wszyscy. I wtedy czują się tą wspólnotą, wow, jest super ekstra, ale to nie na tym polega. Więc no. z jednej strony też ale też od siebie powinniśmy wymagać. Więc to jest takie trochę zamknięte koło, tak? Okay, dobra. E, to myślę, że, że to jest taką istotną rzeczą, która gdzieś tam powinna być. E, powinniśmy zwrócić na to uwagę. Ja, ja z mo może z mojej strony jedną z rzeczy, która e, mnie tak by mhm. najbardziej tak mm, drażni, czy, czy smuci może bardziej w tą stronę, to jest kwestia głoszenia i takiego. W wielu przypadkach jednak kładzenia y, akcentu na taki moralny wymiar. To znaczy, że trzeba chodzić do kościoła, powinieneś się modlić, powinieneś chodzić do kościoła. Tak, a ja, na przykład ostatnio miałem bardzo ciekawe doświadczenie, y, gdzieś jechałem na, na rekolekcję z, z jedną ze wspólnot no i głosiłem po prostu karygmat. O, o podstawowe mhm. orędzie o Chrystusie, który zbawia człowieka, mhm. który go kocha bezwarunkowo, i, I byłem zadziwiony, że, że, że spotykamy ludzi, którzy są, nie wiem, po 5, po 10 lat w kościele, jakoś tam bardziej aktywnie działają, i mówią, pierwszy raz słyszę, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo mm -hmm. i chce mnie zbawić, no nie? Że, że, że ja nic nie muszę robić, żeby On mnie zbawił, że moje działanie, moje chodzenie, nie wiem, do kościoła, modlitwa, przyjmowanie Komunii Świętej jest odpowiedzią na Bożą miłość bezwarunkową i w każdym to momencie. To prawda, to prawda, bo zależy też na jaką parafię się trafisz, okay, ale dobra. można uprawiać czerwcink. O, dobra, więc dobra. Więc to jest też dobre rozwiązanie. Ja sam sam tak robię. Gorki, że, gorki. Że na początku Byłem też tam troszeczkę, byłem też, chodziłem do Fary, do różnych kościołów A, chodziłem, Kuba. więc chodziłem różne doświadczenia czy nie masz tu te słuchania? E, Dokładnie i wtedy właśnie trafiłem na, na dwudziestki do, do do tej słówki i tam, tam poznałem fajnych księży, więc to, to jest ważne, żeby poznać księży, którzy Dobra. głoszą to słowo i rzeczywiście to słowo, które oni mówią, to nie jest coś wydukane, przeczytane z kartki, tylko płynie prosto od nich, tak? Więc to jest bardzo ważne, żeby, żeby było to słowo przemyślane i trafiało. I też odbiorcy są istotni, tak? No bo wiadomo, no, tak samo nie powiemy do takich starszych osób jak Czego do jak do potrzebują Dokładnie, i to mi, się, to, to mi się wtedy właśnie jak, jak ten czercink urawiają, to, to mi się spodobało, że, że o tu są fajni księże, z którymi można można porozmawiać na tak po prostu nie, nie widać tego wielkiego, jakiegoś takiego dystansu może że to jest ksiądz, a to jest, jest młodszy człowiek tylko jesteśmy, Fajnie. rozmawiamy Fajnie. sobie na równi o, o różnych tematach. I to jest istotne, żeby właśnie rozmawiać, słuchać, bo, bo to przynosi owoce. Ale to masz rację. To ja też doświadczam tego i z, ze strony, nie wiem, młodszych i starszych mhm. że, że, że jest coś takiego, bo odprawiam mszę Świętą, w związku z tym, że pracuję na co dzień w Kurii, nie mam na stałe parafii, to jestem mhm. w różnych parafiach i widzę osoby, które, nie wiem, na przykład, przychodzą, do sanktuarium, ale pojawiają się w, na górkach, y, idą do... Y, y, do, do, do Stanisławówki, idą do krzyża. jakby Jest taka różnorodność. Dobierają sobie albo na przykład godzinę, albo kazanie, tak. albo fajnego spowiednika. Jakby są różne, różne powody. No to, ale to też według mnie. Ja na przykład jestem zwolennikiem tego rzeczniku, bo ktoś powie, nie, to jest parafia, bo to jest ksiądz. Ale to ja myślę, że ci starsi mówią, okay. no Bo ksiądz musi zobaczyć, że ja jestem w niedzielę. Musi przecież na pewno ksiądz ma taką listę wszystkich parafian, nie musi odhaczyć no. po kolei, kto był, kto nie był. Więc ja myślę, że wśród starszych osób to. Jest. Wiesz, ale to potem pro, ro, rodzi prozaiczne problemy, których. Znaczy, Domyślam dusz, się. Do, Duż dusz, pastorzy to przeżywają, bo tak, przychodzi do, do mnie potem do kancelarii, ja to znam z relacji księży, mhm. albo jak prowadzę kursy dla narzeczonych. Mhm. Przychodzi człowiek do parafii i mówi: Chciałbym zaświadczenie, że mogę być chrzestem. Tak. Albo ślub. Ale ja pana, pani, nie widzę w kościele. No bo ja chodzę tam. No dokładnie. Nie, to, to może, może to jest też czas, żeby ruszyć w tym kierunku i coś z no tym zmienić. Wydaje mi się, że to jest jakieś tam też dla mnie pytanie o to, co, jak to zmienić. Bo to mhm. też nie jest takie proste. Tak. Jest taki dobry serial, jeden z niewielu, który obejrzałem cały, Doctor House. A, nie oglądałem. Ja, szczerze, ja w ogóle nie lubię seriali, szczerze mówiąc, Bo tak wciągają się, potem siedzi i ogląda do, do późna. Film, dwie godziny, dziękuję po temacie. Nie lubię seriali. Haus miał jedną złotą zasadę, bardzo ciekawą. Wszyscy ludzie kłamią. Okay. Niekoniecznie z premedytacją, ale on zawsze wychodził z tego założenia, że pacjent, który przychodzi, nie mówi mu w pełni prawdy, mm -hmm. bo czasami może nie wiedzieć, że coś jest istotne. I myślę, że część księży też ma takie poczucie, że jak ktoś przychodzi do kancelarii, mm -hmm. to czasem, nie wiem, na przykład wprowadza w błąd, bo nie wiem, żyje w związku niesakramentalnym, mm -hmm. a tego nie powie, a chce mieć jakieś tam zaświadczenie. Mówi, że chodzi tam do jakiejś parafii, a w kościele ostatnio był. 5 lat temu, temu. 7 mhm. lat temu. No, także to. to ale masz rację, to, to, to też jest jakaś przestrzeń, która wymaga dzisiaj w kościele, w kościele reformy. Dokładnie, bo też jesteśmy różnymi bodźcami tak. codziennie faszerowani i szukamy tego, co też pozwoli nam pewne rzeczy przemyśleć, też takiego słowa, jeżeli wiemy, że tutaj na przykład w tym kościele ten ksiądz ma, ma kazanie jest trafia to słowo do nas, to czemu tam nie pójść, tak? A słuchaj, ja zapytam mm -hmm. cię, na Stanisławówce jest tak, że na 20 mówi zawsze jeden? Nie. Nie. A, jest jest różnie, tam jest dużo księży też, też w Sejsułówce, więc jest ksiądz Damian Mackiewicz z Oratorium, który, który razem z dziećmi A. i młodzieżą animatorami współpracuje, jest ksiądz Marian Halecki, który tutaj z, od strony Petroklezji działa, więc jest tam kilku księży i nie, wymieniają się, więc to też jest fajne, bo z drugiej strony nie jest zawsze jeden ksiądz, który może mieć na, na pewne tematy jedno spojrzenie, tylko różne doświadczenia różnych księży możemy sobie posłuchać. Ja zawsze widziałem, że tam jest fajna wspólnota. Kilka razy miałem tam okazję mhm. e, głosić, moi koledzy też e, głosili. To mi się też podoba, że jest taka wymiana czy współpraca, e, że zarazie nie zamykają się tylko do siebie, ale że tak. oni czasami u nas przychodzą, pewne rzeczy robią, my robimy... E, u dokładnie. Nie. Ksiądz Maria teraz rekolekcją księdza Jacka w głębszej Tak, no dokładnie. E, głosił, tak, tak jak wszystko się jedno z drugim e, miesza. E, chciałbym jeszcze zapytać o jak ty, jak ty odbierasz formę śpiewu, muzyki, bo to jest coś, co jest dla ciebie, nie wiem, ważne, istotne, też działałeś w zespole, ja widzę po sobie, jak w takim, dzisiaj już mniej, ale w takim okresie młodzieńczym ten wymiar muzyki, śpiewu, czy podczas adoracji, czy podczas mszy, czy w ogóle muzyki, której słuchałem chrześcijańskiej, jak wpływał pozytywnie na moją formację. Jak ty to odbierasz i jakie masz ulubione zespoły? To jest bardzo istotne, to jest bardzo dobry temat, no no. bo jeżeli chodzi o muzykę, ja zawsze miałem e, i miałem też czasami, teraz też zastanawiam się, wie kurczę. O co tutaj chodzi? Bo no wiadomo, jak jest msza święta, nie każdy utwór możemy zaśpiewać w danej części. Mamy liturgię. Mszy. Jest liturgia, okej, okay, ja to rozumiem, tak? Tylko też czasami się zastanawiam i mówię, kurczę, no ale przecież Pan Bóg się na nas nie obrazi, jak zaśpiewamy jakiś inny utwór. Dlaczego nie możemy, jeżeli jest msza studencka czy msza dla, dla młodych osób, dla dzieci, troszeczkę nagiąć te regułę Dobrze, i zaśpiewać też utwory, które gdzieś przemawiają do, do młodych osób? Ja, ja sam lubię też, też utwory, które są, nie wiem, Starszy, czy ze śpiewnika siedleckiego, więc okej, okay, nie ma. Ale rozumiem, problemu. że nie idziesz w taką stronę, bo mój kolega był kiedyś w e, Anglii, no mm -hmm. i przychodzi do niego pani, będzie pogrzeb jego żony. No i on mówi: Czy można było na pogrzebie zaśpiewać Yellow Submarine? Bo ona lubiła je lądom, no somebody. to potem okazać, padł w ogóle niewierzący, żona była tylko katoliczką, a to tego się nie śpiewa na pogrzebie, dobra to. Nie, nie, są, nie. są utwory, na przykład napisany jest tekst do utworu Abby, The Winter Terexy co w ogóle na ślubach robi, robi furorę, ale. Bo my też tutaj gra, z śpiewamy, tak. na ślubach różnie, więc nie, nigdy, nigdy więcej tego utworu tak naprawdę, dobra. więc zwracamy na to uwagę. Dobra. Dobra. Bo też jak, te dwudziestki, które tworzymy dobra. w sensówce, to tworzą młode osoby, studenci. Ja akurat jestem odpowiedzialny właśnie za tę część muzyczną, więc wybieram tutaj razem z, z księżmi, z, księżem, z księdzem Marianem, tak, tak utwory, żeby pasowały, ale jednak też, żeby były dla młodego człowieka. No bo wiadomo, TGD słuchamy, Owca, no są zespoły, które, które teraz są bardzo popularne, TGD to już od lat, więc no. wiadomo, ale cały czas dobre mają te płyty, więc... Myślę, że to jest też fajna reklama. Spróbujcie, bo oglądasz też trochę ludzi i starszych, i młodszych. Czasami szukamy jakiegoś prezentu, nie wiem, dla dziecka, dla, dla młodzieży człowieka, można kupić na przykład płytę. Małe TGD na przykład dla dzieci, tak, jest, bardzo fajne utwory mają. Szczerze mówiąc, nawet i dorośli, ja sam ]ią. lubię słuchać sobie niektórych utworów góry do góry i tak dalej, więc są, są, dobre tam utwory. Mimo, że to są śpiewane przez dzieci dla dzieci, tak, więc każdy może coś znaleźć. I my staramy się też podczas tych, podczas Mszy Świętej i myślę, że to też jest dobry, dobry pomysł dla innych, no, wiadomo, na organach się troszeczkę trudniej gra takie utwory, Oczywiście, więc tak. tam, ale to jest okej, okay. ale jak są takie mysze studenckie, gdzie jest gitarka czy jakiś klawisz, to myślę, że nie powinno a poza tym być. Problemu też tym też można się modlić tymi tekstami, jak się jedzie gdzieś samochodem, Dokładnie. robi się coś w domu, nie wiem, sprzątasz, puścić sobie gdzieś to. Tak, a ta muzyka właśnie bardzo ważną rolę u mnie w moim życiu odegrała chrześcijańska katolicka, więc. Ja Ty to, to, to moje takie Aha. lata: Glany, jeszcze Woodstock, czy tam Przystanek Jezus, to, to, to tymoteusz. Długie, długie wiosy, włosy ksiądz. Nie nie, nie. Długie, 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 ale z kostką chodziłem, miałem a, okay. taki plecak wojskowy. Okay. Także to, ale, ale taką mocniejszą jest zdecydowanie muzykę mm -hmm. rockową słuchałem. Anastaziz było. Mm -hmm. e, to, to takie takie. A teraz obecnych, takich bardziej popularnych to zdecydowanie nie ma go tu. Znam e, tak. To, to jest zespół, który nagrał hymn na Światowej Młodzieży w 16 mm -hmm. roku. No i, i to dopracowanie takie muzyczne. No, a teraz zobaczymy, przygotowujemy z Dominiką Bieniek. Pewnie no, znamy tak, Dominik znamy się, projekt tak. na olimpiadę Teologii katolickiej. Będzie, będą pieśni miłosierdzia. Wiem, że następnego dnia. Super pod... był ten koncert w ogóle, który dziewczyny zrobiły. I mają grać teraz po, po, po. Właśnie na górkach mają znowu grać. Y... Bo to było jakoś w czerwcu. On, tak, bo w on miał być na czasie pandemii, tam mm -hmm. potem się wysypało. Tak, no. ja pamiętam. Bardzo dobry koncert. Ale... To w ogóle super roboty dziewczyny tak, robią muzycznie. My, my myślę, że to jest taka, taka opcja. No, żeby dojść do młodego człowieka z, z wiarą przez muzykę. Mm -hmm. Okej, okay, a jeszcze mam pytanie, jesteś człowiekiem młodym, co byś powiedział rodzicom, mm -hmm. dziadkom, y, ludzi młodych, którzy odchodzą? Mm -hmm. Ktoś ma, nie wiem, dziecko w y, wieku lat, nie wiem, osiemnastu, y, dwudziestu i idzie na studia i się deklaruje, ja nie chodzę do kościoła, jestem niewierzący. Y, Często rodzice albo dziadkowie przeżywają to w formie no, dużej takiej rozpaczy, mhm. żalu, problemów, trudności. E, przeżywają to. Jaka powinna być ich relacja? Czego to byś się oczekiwał jako młody człowiek? Okej, okay, na pewno nic na siłę. To Dobra. jest przede wszystkim. To jest chyba najgorsze, co, co, e, co można byłoby zrobić, jeżeli by się powiedziało temu młodemu człowiekowi, nie, ty musisz. Mhm. Więc to nie działa, wiadomo. Jeżeli coś mówimy, że musisz coś zrobić, to w tej drugiej osobie się włącza lampka, nie, 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 ja nic nie muszę, co najwyżej mogę, Dobra. więc to, e, to na pewno nie, nie zmuszać. Myślę, że też e, każdy z nas powinien dojrzeć do takiego etapu, e, dlatego też mówię, że nic na, mhm. e, nic na siłę, bo... E, bo Dojrzeje. I ja wiem, ja wierzę w to, że, że ta osoba, że przyjdzie taki czas, kiedy poczuje, że, że rzeczywiście wiara Bóg, wspólnota Kościoła jest, jest mu potrzebna, bo będzie miał w życiu mhm. kryzysy i zresztą Bóg ma na niego plan, więc to nie jest tak, że on, że on się jakoś odwróci. I to. Okej, okay, są, są takie przypadki rzeczywiście, ale to myślę, że jedynie można sugerować, podrzucać jakieś właśnie propozycje, tylko że to też jest trudne, bo jeżeli już wpadnie w. W środowisko, w środowisko takie, takie które będzie, będzie go gdzieś tam ciągnęło w drugą stronę, może być ciężko. Natomiast uważam, że właśnie na pewno nic z siłą i, i jakimiś takimi gwałtownymi ruchami. A nie wiem, jak, jak ty to odbierasz. Ja na przykład widzę, jak czasami młodzi ludzie przychodzą mm. gdzieś tam, nie wiem, po 3, 5, 7 latach czy to do spowiedzi, bo jest ślub, czy coś i wspominają. Ja widziałem, nie wiem, moich rodziców albo moją babcię, mojego dziadka, którzy się modlili, wiara była dla nich ważna i gdzieś jest takie poczucie, żeby trochę powrócić, bo, bo widzą to świadectwo mm -hmm. też w, w, w swoich bliskich czy, czy, czy wśród swoich bliskich. Tak, no, jeżeli trafią do księdza, no to ja nie widzę tutaj y, potem y, problemów, więc ta osoba na pewno trafi w dobre ręce i y, y, zostanie wciągnięta, natomiast y, może bywa. być różnie, tak, więc to musi po prostu też trafić w ten moment, ale to wszystko jest zaplanowane, więc... Bóg ma jakoś tam... Trafi, jest... na pewno, tak, tak myślę. Okej, okay, będziemy powoli, e, powoli kończyli. E, co byś zaproponował, co byś polecił? Może nie wiem, tutaj w Płocku mm -hmm. w takim doświadczeniu e, zaproszenie na jakieś spotkanie do Was do Petroklezji. Mm -hmm. e, a jakieś oferty dla młodego człowieka, co? Nie wiem, babcie, czy mogą polecić. W Sojuszu jest bardzo dużo inicjatyw, bo są chociażby odnowa, która w każdą środę działa. Są adoracje, są grupki dzielenia, konferencje, więc to też jest taka ciekawa inicjatywa. To, to dla osób, taki dla studentów, myślę, że to jest i starszych, bo też są tam różne, różne grupy wiekowe, więc odnowę na pewno w, w środę po, polecam. Oczywiście dwudziestki, więc okay. przyszła dwudziestka, fajna jest. Jest też taki fajny klimat, bo są wyłączone światła, zgaszone, tylko oczyszczki. Dolny kościół. Jest, tym razem górny, w związku A. z pandemią, żeby ta ta. więcej osób mogło przyjść, więc w górnym kościółku zazwyczaj to był dom. Więc był zobacz. jeszcze bardziej intymnie. Ale chodzi o to, żeby każdy się czuł komfortowo, swobodnie, bo wiadomo, wtedy nie patrzymy, o zobacz, jak przyszedł ubrany, o zobacz, znowu się spóźnił. Jest ciemno, każdy wchodzi i, i to, jest, to jest wtedy fajne, więc dwudziestki jak najbardziej polecam. Dla młodszych oratorium. Ksiądz Damian, właśnie Mackiewicz, tam super robotę robi z dzieciakami. Teraz wiem, że jakiś też bal karnawałowy, taki dla dzieci jest, jest organizowany, więc jak najbardziej polecam tutaj te działania oratoryjne. Jest dużo siedzieli, mimo że pandemia troszeczkę, w Namieszała, bo wieczory chwały, wiadomo, nie odbywają się na taką skalę, tak, jaka była wcześniej, z takim rozmachem, można tak powiedzieć. Więc tutaj pandemia krzyżuje te plany, ale my się nie dajemy i jakoś staramy się Super. działać. Bóg jest większy, staje na naszej drodze, stanął na naszej drodze, na mojej, na Bartka. Ufamy, że będzie stawał też na Waszych drogach, na drogach Waszych dzieci, Waszych wnuków. I zapraszamy do śledzenia programu Bóg na Twojej Drodze, do praktykowania wiary i Dokładnie. do mówienia o Jezusie wszędzie tam, gdzie się znajdziemy. Dzięki wielkie. Cześć I... Boże, do zobaczenia. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.